Obecnie chwali pan trenera Adama Nawałkę, ale w przeszłości zdarzało się go panu mocno krytykować. Co najbardziej nie podobało się panu w tych pierwszych miesiącach, kiedy prowadził reprezentację? Ja byłem za Adamem, natomiast nie podobały mi się pewne rzeczy. Bo nie jest sztuką, żeby być tą wazeliną i wszystko, co robisz dobrze. Nie podobało mi się to, że Adam jako polski trener, bo w tej lidze był, no wszystkich powinien znać, zaczął próbować czterech obrońców Zabrza. Komu to jest potrzebne? Po prostu już się wystawia. I Adam moim zdaniem stracił kilka spotkań na to, żeby tę drużynę poukładać. Pierwsze było Słowacja, chyba... Słowacja i Irlandia. To było gdzie? W Poznaniu i we Wrocławiu. Tak. Moim zdaniem te dwa spotkania były stracone. Bo ja Adama namawiałem do tego, żeby stworzył piętnastkę, szesnastkę i w tej szesnastce trzeba... Po prostu z tej szesnastki trzeba wybrać tę czternastkę, która będzie grała, bo w tej chwili mecze gra 14, a nie 11. Bo tak gra się na całym świecie, no trzeba wykorzystać te zmiany. I Adam to zrobił. Ale moim zdaniem ta drużyna zaskoczyła o 1-2 mecze za późno. Te dwa mecze zostały zmarnowane, no bo co Adam ma sprawdzać, jak on wszystkich widzi na lidze, widział ten w reprezentacji. No tutaj jest jedno dla Adama jakieś takie usprawiedliwienie, że niektórzy zawodnicy w reprezentacji w klubie grają fenomenalnie, a co założy koszulkę z orłem na piersiach ten? Starsi kibice pamiętają, Furtok, Okoński, Warzycha. Tu dla mnie no, nie sprawdza się, mimo wielkiego szacunku dla niego, dla gry jego w Köln, Olkowski. No przez niego, przepraszam. No, był najsłabszym zawodnikiem w ostatnim meczu z Irlandią. Tak, ale nie widać u niego, widać u niego jedną rzecz, że jak zakłada tą reprezentacyjną koszulkę, to nie gra tak jak w Köln. A to jest, to jest sygnał, że nie wszyscy najlepsi muszą grać w reprezentacji. Pan przez kilka lat krytykował trenera Franciszka Smudę za powoływanie do reprezentacji tak zwanych farbowanych lisów. Przede wszystkim Obraniaka, Pyrkisa, również Polańskiego czy Benisza. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak w tej sytuacji i w tym kontekście postrzega pan powoływanie do reprezentacji przez Adama Nawałkę Tiago Cionka, który polskie obywatelstwo dostał kilka lat temu. Tak, tutaj wydaje mi się, tu nie chodzi o farbowanego lisa, bo on nie grał w swojej reprezentacji. Tak, i to robi panu różnicę, że on nie grał po prostu... Nie grał w swojej reprezentacji, tak. A pozostali grali w reprezentacjach, tak. I tam się nie sprawdzili i przyszli do nas. Czy robi panu różnicę również to, że Tiago Cionek mówi po polsku w przeciwieństwie na przykład do Pyrkisa czy Obraniaka? Niech on zna ten język futbolowy. Nie. Natomiast u niego mi się nie zna. A zna ten futbolowy język? No chyba tak. Piłkarski? No jak był w Jagiellonii w Białymstoku, to musi znać. A ma wystarczające umiejętności do tego, żeby być... Wydaje mi się, polskim? Że nie. Dlaczego? On jest zbyt impulsywny. I proszę zauważyć, są zawodnicy kartkogenni. No bo te kartki łapią. Kto łapie? Obrońcy, no bo wiadomo, że oni są tymi ostatnimi ratownikami. Ale on jest super kartkogenny. On gra bardzo ostro, on nie ma tego wyrachowania. Bo Tomek Hajto, jak kibice pamiętają, był taki kosa. Ale Tomek wiedział czasami, kiedy trzeba odpuścić tę nogę, a kiedy tak przyłożyć, że jechał równo z trawą. On jedzie w każdej sytuacji równostrawą i to może być niebezpieczeństwo, jeśli on wystąpi, no i będzie osłabienie, no bo tutaj może otrzymać kartkę. Nie sądzę, żeby to było z Gruzją takie niebezpieczeństwo, bo Gruzini przyjadą, żeby tutaj zremisować i nie będą starali się atakować, ale jeszcze raz mówię, dla mnie on jest za bardzo impulsywny i za bardzo podatny na łapanie tych kartek, zresztą co we Włoszech chyba też jest, no bo tam też kilka spotkań nie grał właśnie przez swoją ostrą grę. Nie ma tego wyrachowania. Trener Nawałka próbował rozmawiać z Obraniakiem, z Pyrkisem, z Beniszem, z Polańskim. W tej chwili oni już raczej nie grają w reprezentacji. Jak pan postrzega te rozmowy? One były potrzebne, niepotrzebne? No uważam, że niepotrzebna była rozmowa z Polańskim. Bo to była taka rozmowa, jeśli jedzie trener na rozmowę, to musi być przygotowana. To tak samo jak premier jedzie na spotkanie z innym premierem, to ministrowie spraw zagranicznych już wcześniej uzgadniają, o czym oni będą mówili i praktycznie dają im tylko do podpisu. Pojechał Adam do Polańskiego, rozmawiał i Polański do niego mówi: panie trenerze, ale ja panu odpowiem później. No i no został trochę sprofanowany Adam. Tak się nie robi, ale generalnie że te rozmowy były fajnie, postąpił dobrze i mamy to, co mamy.
że w tej chwili grają, bo proszę mi wierzyć, inaczej gra się dla swojej ojczyzny. I to było widać podczas meczu z Niemcami. Jest taka sytuacja, każdy z nas, Polaków, ma ojca, matkę, wujka, ciotka, ciotkę i znajomych, no mnóstwo znajomych. Jak ja grałem mecze, Robert Lewandowski, może on gra w Niemczech, no ma przecież swoich przyjaciół w Polsce, ma rodzinę, ma ten, no to od razu po meczu te las telefony, ty grałeś dobrze, ty grałeś źle, ty ten, dziennikarze, wy piszecie. No jeśli ktoś nie zna polskiego, przyjeżdża tylko na mecz, no to nie ma takiej presji. Chociaż Polański akurat ma rodziców Polaków, ale i mówi po polsku. Tak, no, tyle tylko, że tu zapominam o jednej rzeczy. Kiedy Franciszek Smuda chyba był trenerem, chciał, żeby Polański grał. On powiedział, nie interesuje mnie to, bo mnie interesują Niemcy. Jak był mecz chyba Polska-Niemcy w Gdańsku, tak? Ten towarzyski powiedział, że ja będę kibicował Niemcy. Była taka wypowiedź. No była taka wypowiedź. I on był kapitanem reprezentacji Niemiec do lat 21 chyba. Tak. Wydaje mi się, że to był niedobry pomysł, no ale już stało się. Teraz, kiedy Adam pojechał, no bo wiadomo, że mecz się jest z Niemcami, Polański odmówił gry. Po Niemczech, kiedy drużyna nasza wygrała, Polański z tego, co czytałem, co wyście podawali, powiedział, że no ja bym chciał grać. No ja nie wiem, czy to w tej chwili byłoby dobre. Natomiast niedawno, przy okazji bodajże towarzyskiego meczu z Litwą, nie wyraził gotowości na przyjazd w sytuacji, kiedy Adam Nawałka chciał go powołać. Dlatego mówię, mamy naprawdę zdolną młodzież. Mamy Polaków, którzy no, będą za ojczyznę, no, ja wiem jak się gra za reprezentację Polski za ojczyznę i dajmy sobie spokój, mamy naprawdę utalentowanych, szukajmy z tej młodzieżówki. I tu jest też problem, bo jak ja słyszę, że młodzieżówka, Milik został wzięty z młodzieżówki na Gibraltar, to przepraszam, krew mnie zalewa. Bo 5 minut Milika w pierwszej reprezentacji jest ważniejsze niż 90 minut w młodzieżówce. Bo to rzutuje na poziom futbolu na świecie, wyniki pierwszej reprezentacji, a nie tam jakieś młodzieżówki czy juniorów.